decyzje zapadły w sprawie tego wyroku, tak by można było powiedzieć. Cieszę się, że tam mogłem do środków dowodowych dołączyć i encyklikę papieża Benedykta XIV o nadreprezentacji Żydów w Królestwie Polskim. No i cieszę się od tej strony, że jeżeli się w jakiś sposób przeczytało swojego czasu przy jakiejś takiej mojej, bym powiedział, szczątkowej lekturze, ale księdza Kruszyńskiego i księdza Trzeciaka, przed ponad 100 laty w Polsce się rzeczy działy związane z jakimś odniesieniem Polaków do Żydów, o którym było widziane, że są, no działają na szkodę Polski, Polaków ewidentnie. I co by odróżniało tamten czas, że ludzie widzieli te rzeczy, znosili je i jeszcze można było w książkach napisać, w gazetach napisać w okresie międzywojennym. Tu pan wczoraj przywoływał też takie pismo Postęp, taką nazwę. No i tam napisane rzeczy, o których w pamięci ludzkiej, w pamięci też Kościoła było, dotyczącego Żydów w rozumieniu, no jakichś ludzi spośród Żydów. Nikt chyba się wtedy aż tak bardzo nie przejmował, żeby próbować oddzielać, czy to chodzi o Żydów, którzy są Żydami w sensie religijnym czy narodowym. Nie było Izraela, mieszkali tutaj Żydów. Było Żydów, o których było widać, że Polski nienawidzą i Polaków, katolików nienawidzą i niszczą. Łupią ludzi gospodarczo, Polaków, państwa polskiego nienawidzą, życzą państwu polskiemu. I ta charakterystyczna rzecz, że można wtedy było jeszcze o tych rzeczach publicznie napisać. Dzisiaj ksiądz, który o tych rzeczach mówi na ambonie, no jest traktowany tak, jak jest, ale chodzi nie tylko ksiądz. Nie tylko ksiądz. Rzecz jest, że no, nie wiem, jakie uczucia mają takie osoby, jak pan ten cały w tej. Na większą cześć i chwałę Pana Boga w Trójcy Jedynego i na pożytek dusz naszych zbawienny. Czyta nam Kościół Święty Matka Nasza dziś 28 sierpnia świętego Augustyna, biskupa, wyznawcy i doktora. Lekcję zaczerpniętą z listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, drugiego listu, 4 rozdziału. Najmilszy, zaklinam Cię przed Bogiem i Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych przez przyjście Jego i Królestwo Jego. Przepowiadaj słowo, nalegaj w czas, nie w czas, karć, proś, grom, z wszelką cierpliwością i nauką. Będzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości nagromadzą sobie nauczycieli, mając świerzbiące uszy i od prawdy słuch odwrócą, a obrócą się ku baśniom. Ale Ty czuwaj, znoś wszelkie trudy, sprawuj dzieło ewangelisty, poszukiwanie Twoje wypełniaj, bądź trzeźwym, bo mnie już ofiarować mają i czas rozwiązania mego nadchodzi. Potykaniem dobrym potykałem się, zawodu dokonałem, wiarę zachowałem. Na ostatek odłożony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi odda Pan, sędzia sprawiedliwy, w on dzień, a nie tylko mnie, ale i tym, którzy miłują przyjście Jego. I słowa z Ewangelii Świętej według świętego Mateusza z rozdziału 5, których to jako Bożych słów powstawszy z nabożnością wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim, wy jesteście solą ziemi. A jeśli sól zwietrzeje, czym solona będzie?
Na nic się więcej nie przyda, jeno aby była precz wyrzucona i podeptana od ludzi. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto na górze leżące, ani zapalają świecy i kładą jej pod korzec, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak, niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli uczynki wasze dobre i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech. Nie mniemajcie, żem przyszedł rozwiązywać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązywać, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki nie przeminą niebo i ziemia, jedna jota albo jedna kreska nie odmieni się w zakonie, aż się wszystko stanie. Kto by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i tak by ludzi nauczał, będzie zwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim. Aby czynił i nauczał, ten będzie zwany wielkim w Królestwie Niebieskim. Tyle to słów Bożych i słów z Ewangelii Świętej przeznaczył Kościół Święty do czytania dziś 28 sierpnia w świętego Augustyna, biskupa, wyznawcy i doktora. Najświętszą ofiarę mszy świętej składam dzisiaj, jest już 21. mszę świętą ze świętej pamięci Marię Jankowską z domu Woźnicką, swoją mamę chrzestną, siostrę, zmarłą siostrę mojego taty. Do ogłoszeń byłem dzisiaj w sądzie na rozprawie toczącej się przeciwko mnie o przypisywanym jakieś tam słowa wobec Żydów, przypisując im nienawiść i co by tam jeszcze nie było. Nie przeczytałem przed rozprawą, jakich to słów dotyczy. W sądzie się też nie dowiedziałem, także tak naprawdę nie za bardzo wiem, za co mam być skazany. Pani sędzina wyrok odłożyła do 30 sierpnia na godzinę 12 w tymże sądzie, w którym dzisiaj byłem. Miałem okazję z tytułu bycia zapytanym, czy jakąś tam jeszcze słowa przed wyrokiem mam powiedzieć pani sędzinie. Przestrzec ją, że jeżeli mnie nie skaże, to przez to środowisko, które mnie oskarża, wprost może osoby, które mnie oskarżają, ona będzie uznana za antysemitę, tak żeby się w jakiś sposób, no, jednocześnie stwierdziłem, że z pewnością o tych wszystkich rzeczach wie. No ale na różny sposób się rzeczy wie. Także, że jak przyjdzie ten dzień 30, no to się przekonamy, co tam, jakie decyzje zapadły w sprawie tego wyroku, tak by można było powiedzieć. Cieszę się, że tam mogłem do środków dowodowych dołączyć i encyklikę papieża Benedykta XIV o nadreprezentacji Żydów w Królestwie Polskim. No i cieszę się od tej strony, że jeżeli się w jakiś sposób przeczytało swojego czasu przy jakiejś takiej mojej, bym powiedział, szczątkowej lekturze, ale księdza Kruszyńskiego i księdza Trzeciaka, przed ponad 100 laty w Polsce się rzeczy działy związane z jakimś odniesieniem Polaków do Żydów, o których było widziane, że są, no, działają na szkodę Polski, Polaków ewidentnie. I co by odróżniało tamten czas, że ludzie widzieli te rzeczy, znosili je i jeszcze można było w książkach napisać, w gazetach napisać w okresie międzywojennym. Tu pan wczoraj przywoływał też takie pismo Postęp, taką nazwę. No i tam napisane rzeczy, o których w pamięci ludzkiej, w pamięci też Kościoła było, dotyczącego Żydów w rozumieniu, no, jakichś ludzi spośród Żydów.
Nikt chyba się wtedy aż tak bardzo nie przejmował, żeby próbować oddzielać, czy to chodzi o Żydów, którzy są Żydami w sensie religijnym czy narodowym. Nie było Izraela, mieszkali tutaj Żydów. Było Żydów, o których było widać, że Polski nienawidzą i Polaków, katolików nienawidzą i niszczą. Łupią ludzi gospodarczo, Polaków, państwa polskiego nienawidzą, źle życzą państwu polskiemu. I ta charakterystyczna rzecz, że można wtedy było jeszcze o tych rzeczach publicznie napisać. Dzisiaj ksiądz, który o tych rzeczach mówi nam, bo nie, no jest traktowany tak, jak jest, ale chodzi nie tylko ksiądz. Nie tylko ksiądz. Rzecz jest, że no, nie wiem, jakie uczucia mają takie osoby, jak pan ten cały w tej furażerce Olszański, tak, ten aktor i tak dalej, bo oni też w sprawach żydowskich stają i tam mówią różne rzeczy. Natomiast ja bym się nigdy na przykład nie utożsamił po tej stronie, po której oni stają, w jakim sensie w sposobie mówienia, którym jawnie wyraża się taka polityczna zajadłość, w której jak najbardziej jest niebezpieczeństwo nienawiści. Jest. Czy jest, czy nie, to jest w jakiś sposób do zbadania, ale ze słów, no jak ktoś tam rzuca wulgarnościami i tak dalej, no to nie wolno na ten sposób. Natomiast żeby mojej mowie przypisać nienawiść wobec Żydów, no to dziś miałem okazję przed sądem to powiedzieć, że mam w jakiś sposób, nie wiem, czy użyłem słowo honor, ale honor być nielubianym, nienawidzonym przez, no wychodzi Żydów. Czy ktoś ich skaże za to? Nie, bo im wolno. Im wolno i my w słowie mamy wszystko powiedziane, że nienawidzili Chrystusa, a teraz będą nienawidzieć Kościół. No, jak jesteśmy jego częścią, no to musimy wiedzieć o Żydach, że są odwiecznymi wrogami Kościoła, odwiecznymi, czyli od Chrystusa. Sami Chrystusa odrzucili, nie stając się Kościołem, odrzucili swoje wybraństwo, no i ponoszą tego bolesne skutki dzisiaj w swoich potomkach. To przekleństwo, krew jego na nas i na dzieci nasze, było rzucone nie na nich przez kogoś zewnętrznego, tylko przez samych ich przodków. No i dzisiaj przynajmniej taki kapłan jak ja, przy tych zdawkowych słowach, cóż to jest te moje słowa wobec właśnie takich, mówię, taka gazeta Postęp, czy książki księdza Trzeciaka, księdza Kruszyńskiego, co czymże jest to, co ja tam przeczytałem, powiedziałem, ale to wystarcza, żeby być przez Żydów nielubianym, nienawidzonym i co ważne. Dlaczego? No bo widocznie boją się tej prawdy o sobie, która jest im. O sobie samych boją się prawdy, boją się prawdy. No i wojna, na pewno wojna, która jest dzisiaj w strefie Gazy, czyli traktowanie wszystkich Palestyńczyków, jakby byli terrorystami. To potwierdza, że Żydzi, tak jak Niemcy, są zdolni do ludobójstwa ze względu na to, że nie chroni ich religia. Ludzi nie chroni religia. Jeżeli zaczną, prawdziwa religia, jeżeli zaczną nienawidzieć, ze względu na nienawiść są w stanie kłamać, mordować. No i Palestyńczycy w strefie Gazy doświadczają, że są przez tych okrutników na ten sposób mordowani w ludobójstwie. Także jeśli za to być skazanym, że się te rzeczy mówi, no to cóż powiedzieć. Chwała Panu, chwała Panu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Świętego Augustyna, biskupa, wyznawcy, doktora, wielkiego świętego, nawróconego za sprawą modlitwy wiele lat swojej mamy, świętej Moniki. Augustyn przyszedł na świat w Tagaście w 354 roku w obecnym Algierze. To jest północna Afryka. Dzisiaj wszystko przez islam zajęte od 7-8 wieku.
Matka jego, święta Monika, wcześnie nauczyła go modlić się. W wieku młodzieńczym dał się jednak pociągnąć do złego życia. Matka zrozpaczona bezustannie zanosiła do Boga modlitwy, zmieszane ze łzami starała się z bliska czuwać nad nim. Święty Ambroży, biskup Mediolanu, przyjął go łaskawie, nauczył głównych prawd wiary i udzielił mu chrztu świętego w 33 roku życia. 8 lat później Augustyn został biskupem Hipony i od tej chwili rozpoczął życie kanoniczne, to znaczy wspólne ze swymi kapłanami. Dzięki wielkiej swej nauce i potędze miłości święty Augustyn należy do liczby 4 wielkich doktorów Kościoła Zachodniego. Zmarł po 36 latach swej biskupiej pracy w roku 430. Święty Augustyn był jednym z najgorliwszych pisarzy Kościoła katolickiego. Jego wyznania są znane ogólnie i przepiękne homilie stanowią prawdziwy skarb liturgii, a cały szereg innych pism stał się podstawą katolickiej teologii dogmatycznej. Zwłaszcza 2 dogmaty rozwinął w swych dziełach. O Kościele, ciele mistycznym Chrystusa i o stosunku łaski do wolnej woli człowieka. Znana jest również nauka społeczna świętego Augustyna i jego wywody o roli Kościoła w dziele pod tytułem Państwo Boże. Tytuł jest właściwie Miasto Boże, De Civitatis Dei. Dziś szczególnie nie winniśmy Bogu dziękować, iż wzbudził pośrodku Kościoła tak wielkiego nauczyciela. Ja się dziś 3 tygodnie wiernie odniosę do tych słów, które z wyznań, z pierwszej strony wyznań świętego Augustyna, być może są nam wszystkim znane. Stworzyłeś nas, Panie Boże, dla siebie i przeznaczyłeś na siebie niespokojne serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie. Tak jakoś pamiętam, jak tam są oryginalnie po łacinie pisane do sprawdzenia w wyznaniach świętego Augustyna. W każdym razie to wskazanie, że Pan Bóg nas stworzył dla siebie, przeznaczył na siebie i że tajemnica serca człowieka jest, że nie spocznie, nie znajdzie szczęścia, dopóki nie spocznie w Bogu. Czyli dopóki człowiek nie stanie się przez wiarę, przyjęcie wiary i łaski, zjednoczony z Chrystusem, żyjącym dla Królestwa Bożego i na ostatek, że znajdzie ten spokój w Bogu w momencie śmierci, bo nie chodzi o samo oszukiwanie się, samo zadowolenie z siebie, ale o to, żeby człowiek ostatecznie znalazł się w Bogu. Niespokojne serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie. Chodzi o ten spokój wieczny. Spokój wieczny, pokój wieczny, spokój wieczny. No i do tego się odnoszę. Dzisiaj po rozprawie, jak tam jest rozprawa na Kamiennogórskiej, to jest okazja zwykle dla mnie, żeby poprosić, żeby pojechać na cmentarz na Junikowo i odwiedzić tam, pomodlić się nad grobem Salezjanów, wśród których takich no, bezpośrednio znam tam ich iluś, którzy są w dużym grobowcu na cmentarzu na Junikowie pochowani. Bo i tam pana Jędrzejka, i księdza Dworowego, i księdza Musielaka, i księdza Molendowskiego, i księdza Pryputniewicza Krzysztofa, i księdza Jurga też tam jest. I na wujku, że tak powiem, pochowany ksiądz Witkowski. No i matki brat, ksiądz Henryk Frydyszak. I dzisiaj się też tak po tej rozprawie tam udaliśmy. I taki zaskakujący widok, bo odsłonięta płyta z grobu, który jest po sąsiedzku z księdzem Frydyszakiem, położona na płycie, która jest przykryciem grobu księdza Frydyszaka, księdza Witkowskiego, 3 paletami takimi, jak się palety te transportowe, przykryta ta grób.
gdzie na głębokości gdzieś będzie z 2,5, może nawet 3 metry. Nie tyle? 2 metry, ja bym, tak? 2 metry, maksymalnie 2 metry. No nie wiem, nie badałem tak na wzrok. Widać trumnę jeszcze jego księdza, którego pamiętam, bo był jakimś znajomym takim wujka. Zmarł w 2004 roku ksiądz Molendowski. Misjonarz był gdzieś tam chyba, nie pamiętam gdzie, taki malutki ksiądz, nie wysokiego wzrostu. Więc ta jego trumna widoczna, no i w związku z tym jest jasne, że musi być albo dzisiaj pogrzeb, więc zobaczyłem w internecie, pan przygodny zobaczył, okazało się nie dzisiaj, ale jutro, więc już na jutro naszykowane miejsce do złożenia tam. No i okazało się świętej pamięci księdza Jana Pryputniewicza. I w związku z tym jest to słowo dzisiaj moje, bo taka jest potrzeba serca, żeby się podzielić o tym kapłanie z powodów no właśnie tej niespokojności serca, które nie zazna spokoju, dopóki nie spocznie w Bogu. Pytanie, czy ksiądz Pryputniewicz spokojnie odszedł do Pana Boga. W wieku około 80 lat. Patrzyłem dzisiaj w to, salezjanie umieszczają to takie curriculum vitae. W każdym razie, dlaczego mi jest wspomnieć tego kapłana? No bo to jest pierwszy mój ksiądz proboszcz i dyrektor placówki, do której byłem kierowany od 1 sierpnia 2000 roku poświęcenia w Ocianowie. Proboszcz był kościoła świętego Józefa, to jest główny kościół, i tam jutro czy tam będzie, nie wiem, msza tutaj będzie na Winogradach żałobna. I to jest ksiądz, o którym też często, jak czcigodni wierni pamiętają, to mówię, że to jest ten, który mnie kierował do wspólnoty domowego kościoła w pierwszych dniach kapłaństwa, zaraz jak mnie wezwał, jakie obowiązki mi tam przydzieli, że do oratorium, do i właśnie do, na katechezę, do szkoły i do rodzin, mówiąc, że dziś, gdyby ksiądz Bosko żył, to zajmowałby się rodzinami. I tam przejmowałem tą wspólnotę domowego kościoła po odeszłym przede mną księdzu Jerzym Glabasie. Stąd zawsze do księdza Jerzego Glabasa miałem jakiś taki sentyment, no bo doświadczałem tego, jak ludzie tam w Chocianowie o księdzu Glabasie życzliwością mówili wtedy, kiedy ja go tam w tej funkcji przy rodzinach zastąpiłem. No więc są takie słowa, te, które pamiętam księdzu Pryputniewiczowi Janowi. Dziś, gdyby ksiądz Bosko żył, zajmowałby się rodzinami. Posyłam księdza do rodzin. Pamiętam, ksiądz Pryputniewicz mówił mi, jak szedłem na katechezę i to było po odejściu z Chocianowa księdza. Pamiętam, jak się nazywa, przypomnij mi się może jego nazwiska. I tak nikogo z nich nie. No ale ja przywołuję dla sprawdzenia tych nazwisk. Ksiądz, który się zajmował ministrantami, podczas jednych z wakacji mu tam utopił się chłopiec jeden. Mariusz Lubryka, ksiądz Mariusz Lubryka. I odchodził z tego Chocianowa, gdzie tam ta chocianowska jakaś taka lokalna gadzinowa prasa, nie wiem, może tam trochę szerzej, jakąś nagonkę na niego rozpoczęła. I ksiądz Pryputniewicz do mnie zawsze mówił, wiesz, ja się dziwię tym ludziom z domowego kościoła, oni są tu, co prawda on nie jest ich opiekunem, ale że ich nie stać, żeby go bronić. Czyli na mnie próbował taki wywrzeć wpływ, żebym tych ludzi tak angażował, że jak są zaangażowani kościelnie, to też się powinni angażować nie tylko dla swojego księdza opiekuna jako pupilka, tylko dla innych księży, dobra innego księdza, który tam, nie wiem, był widocznie jakoś o coś pomówiony. A jednocześnie ksiądz Pryputniewicz mówił wtedy takie ważne rzeczy, bo to było zaraz po święceniach i szedłem do szkoły. I ksiądz pamięta, jak przyjdzie, żeby księdza jakieś się zaczęły dziać rzeczy,
przy księdze, przeciwko księdzu, że ja będę księdza bronić. To było takie dla mnie ważne, że tak mówił. Później się z tym spotkałem też w Afryce, że przełożony do ludzi mówił, tam czarnych w Afryce, że wy jesteście wszyscy tu, przynależycie do misji, jakby wam się coś działo, to ja będę bronił. Mam w sercu i te słowa mi pozostają, właściwie są takie najmocniejsze. Kiedyś zrobiłem jakąś złą rzecz, bardzo złą rzecz, o której ksiądz się dowiedział, ksiądz zmarły Jan Pryputniewicz, i takie słowa do mnie powiedział: jakie ty masz sumienie? Wziął mnie do kancelarii, mnie zawołał, wtedy tam mnie wyzywał i taki był przejęty. I to są takie słowa, które dla mnie są takim, chyba na całe życie zostałem takim dzwonkiem takiego, źle bym powiedział, niedowierzania sobie. No bo cóż to, jak człowiek sobie ma dowierzać, ale zawsze postawienia pytania: ty nie masz nic przeciwko sobie, drugi człowiek nie ma, ale czy Bóg nie ma? Czy Bóg nie ma? No i dzisiaj właśnie jest mi księdza Pryputniewicza przypominać. Wprost odpowiedzieć tymi samymi słowami: jakie ksiądz miał sumienie? Jakie wy mieliście sumienie? Ksiądz był święcony, ksiądz Pryputniewicz, bodaj w 70 albo 71 roku, do sprawdzenia. Jak siadaliśmy do stołu, w ogóle w tym domu wtedy w Chocianowie żyliśmy tak dosyć bardzo pobożnie, bo się przed mszą spotykaliśmy wspólny brewiarz, odmawialiśmy jucznie, godzinę czytań, potem była msza, wszystko to szybko szło, na 8 szliśmy do katechezy z innym księdzem, ale zdążaliśmy, to nie pamiętam, o której to było, no o 7 była msza pewnie, czyli 6:30 musiało być rozmyślanie, pół godziny. I na jucznie, na nieszporach wieczorem spotykaliśmy i komplecie, więc taki był modlitewnie. Później już nigdzie w żadnej wspólnocie, w której byłem salezjańskiej, takiego rytmu modlitwy nie było. Ksiądz to trzymał jako muzyk też. Posłał mnie w niedzielę na nieszpory. Śpiewałem jeszcze z ludźmi w Chocianowie, jak tam przyszedłem, według tych starych melodii tam. Zacznijcie wargi nasze, no a to godzinki są, a tutaj no te podobne melodie właśnie ze śpiewnika siedleckiego. W niedzielę o 15 tam śpiewałem z ludźmi nieszpory i one chyba później zanikły. Zanikły. Także, że ksiądz prowadził jaką dużą dyscyplinę, w którejś tam dni w tygodniu jeździł do seminarium, do Legnicy, tam muzyki uczył, bo zanim przyszedł do Salezjanów, to jako chłopak był chyba wykształconym w naszej szkole salezjańskiej, organistowskiej w Przemyślu i chyba był świadkiem, jak tę szkołę zamykano. W seminarium jak był, tak jak opowiadał, to był tym, którego wysyłano na pierwsze oazy do Krościenka z księdzem Blachnickim, jeszcze zanim tam siostra, chyba nie Skudro, inna tam taka była, przejęli na pewien sposób taki, jak to ksiądz Pryputniewicz powiedział, jak się za księdza Blachnickiego tam jeździło, to właściwie takie było: iść tam w góry, się pomódl, Boga chwal. Taka była, no, realizm tej duchowości, która później została zamieniona w te takie protestanckie nurty. Mówił też nam te słowa przy stole, gdyby nie Wojtyła, to Blachnickiego by ekskomunikowano. To znaczy, gdyby Wojtyła nie został biskupem w Krakowie, to Blachnickiego by ekskomunikowano. Czyli, że wzięcie pod skrzydła przez Wojtyłę było takim gwarantem, że się nic nie stało. Mówił nam przy stole ksiądz Pryputniewicz. Słuchał Radia Bis zazwyczaj, z muzyki tam takiej klasycznej, bo sam taką no, uprawiał też, pisał pieśni kościelne, salezjańskie pieśni, niektóre bardzo piękne, czy te, które napisał, piękne. Przychodził na śniadanie, czy na obiad. Zawsze było, słuchałem jak tam Radia Bis i włączyłem też Rydzyka, zawsze tak mówił, włączyłem Rydzyka, znów wołał pieniądze, tak nam mówił zawsze.
Przez 3 lata, od 2000 do 2003, bo w tym czasie był, później odchodził ksiądz Pryputniewicz, znaczy ja tam byłem, bo ksiądz był już tam dyrektorem bodajże 94 roku 1900, a odchodził w tym 2003 roku, zastępował księdza Pryputniewicza ksiądz Szymerowski, już też nieboszczyk, nieżyjący. Więc mówił, słuchałem Ryzyka, znów wołał pieniądze. Radio BIS to było to, zazwyczaj mówił o poważnych rzeczach. Miał się wobec księdza takie przekonanie, że nie jest takim księdzem, znaczy nie jest takim księdzem byle jakim. Wieczorem jak przychodziłem tam dziennik posłuchać wiadomości, to ksiądz na górze ćwiczył. Pół godziny w dniu tam było słychać, że jakieś hantle podnosił, czy nie wiem co, przysiady. Tak, trzymał się taką formę taką, żeby nie być otyłym. Jak przyszedł ksiądz Szymerowski, to od razu nas, że tak powiem, przekupił, że na stole była jakaś tam woda kolorowa. Za księdza Pryputniewicza nic nie było, było tylko zawsze, mówimy, jabłko z rana i wieczora zamiast doktora. Myśmy ja po jabłku rano i wieczorem. Był uczciwym księdzem. Na ile mógł być? Na ile mógł być? Miał ducha rewolucyjnego, musiał mieć, zaszczepionego, ale jak ja w 2003 i 2004 roku wymyśliłem, żeby tam poprowadzić tę scholę wielkanocną i te wprowadzić tam wzorem dominikanów tą liturgię paschalną i to prowadziłem, pierwszy się zgodził, że przyszedł na dzień przed, czy Wielką Sobotę, żeby tego posłuchać, aż uszy zatkał, jak to tam nie stroiło. No ale nie mógł mnie z tym wyrzucić, a trochę przed nie mógł, no widocznie nie chciał, bo miał ducha rewolucyjnego, ale jak była jakaś rozmowa przy stole, coś o instrumentach, i ja musiałem coś głupiego, modernistycznego powiedzieć, to przyniósł, pamiętam, broszurę mi rzucił chyba Piusa X muzyce kościelnej. Jak się ksiądz chce trzymać tych rzeczy takich tutaj, czyli tradycji, to tutaj ksiądz ma, czyli mnie tak, bym powiedział, obuchem strzelił. Dzisiaj powiem, że ja tych rzeczy nie mogłem rozumieć. Znaczy ja nie rozumiałem, ale czy ksiądz ich nie powinien był rozumieć? Powinien je był rozumieć. Ksiądz powinien był je rozumieć, że widzieć, że zamieniono nam religię. Więc ducha rewolucyjnego miał w sobie. Jednocześnie chciał być rzetelnym kapłanem i nas, jako księży, mnie trzymał w takiej, że czułem taki respekt. Czułem respekt. Kiedyś mówię to, co mówiłem, zrobiłem jedną wielką złą rzecz przeciwko księdzu. Ksiądz też zrobił wobec mnie taki kiedyś, no ale to jak umarł, to tak z tą dziewczyną, co kiedyś opowiadałem, że po roku mojego kapłaństwa, która do Karmelu poszła. I tam rodzina zrobiła taką aferę w Chocianowie, że łącznie z tym, że zastraszyli do księdza Pryputniewicza, że zawezwą tego całego taki detektyw na zawołanie. Proszę? Rutkowskiego, tak. I ksiądz mnie wezwał, powiedział, że ona o 17 ma być z powrotem w domu. I że czemu ksiądz mi nie powiedział, że idzie do Karmelu? No póki co nie ma obowiązku zdradzania tajemnicy spowiedzi z tego tytułu, że ktoś idzie do Karmelu swojemu przełożonemu. To takich w kościele nie ma. Ale tak mnie postawił i wtedy wiem, że na wieczorną mszę przyszedłem i mnie zobaczył w kościele, podszedł do mnie, wynoś mi się, nie chcę cię widzieć na oczy, by się wystraszył, że rodzina tej Sylwii wlazło, przyjdzie i nam spali dom. Dopowiedział, że przyjdą, już przyjdą, przez księdza przyjdą i nam podpalą dom. Dziewczyny, która wbrew czy bez zgody rodziców do Karmelu poszła. Także, że w jakiś sposób, no tak, z jednej, że miałem stosunek, że bardzo szanowałem księdza proboszcza, ale też dyrektora, miałem do niego taki wewnętrzny żal. Ja też miałem do niego cały czas, bo on taki był bardzo, znaczy dawał pieniądze, nigdy nie musiałem się upraszać o pieniądze dla młodzieży. Przed wakacjami przychodził, dawał to chyba było po 5 zł takie poukładane w takie i tam dostawałem na wakacje, to jest 2000 rok do 2003, 1000 na letnie wakacje, na ferie zimowe, że to dla tych akcji młodzieżowych
Mami to zawsze ksiądz dawał, nigdy nie było, że jakoś posąpił. Czy... Także chciałbym powiedzieć, że bardzo szanowałem księdza. A jednocześnie jak odchodził, to się cieszyliśmy. Cieszyłem, że ta atmosfera była taka sztywna czasami. Bronił księdza, którego ja bym nie bronił kiedyś. Takiego młodego księdza, który takie robił rzeczy, niedobre rzeczy robił. Ksiądz, zostawcie go, zostawcie go. I pokazywał, jakie tam ma dobre cechy. Także zrobiło mi się prawdziwie żal dzisiaj, no, patrząc pierwsze, że znaczy z jednej strony ciesząc się, bo tam ten ksiądz Molendowski w 2004 roku pochowany, więc przed 20 laty, leży tak, trumna jest do połowy w wodzie. Jak tego księdza pochowają, to prawdopodobnie będzie nad tym lustrem wody, że nie będą go do wody kłaść. W każdym razie ostatni raz księdza Pryputniewicza Jana miałem okazję widzieć. To jest pamiętny dla mnie rok, bo to jest 2016 rok. Jestem na rekolekcjach letnich w Szczyrku, które nam pamiętnie głosił ksiądz doktor Radosław Błaszczyk. Tam właśnie mówił na tych rekolekcjach o tym, że ich duch wujka Henia straszył na Kolejowej. I tam na tych rekolekcjach był ksiądz Pryputniewicz. Też był jego brat Krzysztof, który zmarł wcześniej już. Taki przemądrzały trochę, a ksiądz Jan był taki zawsze poważny, wyciszony. Jednocześnie miał taką twarz, miał taką promienną. No i dziś to, co mówię, na pewno spłacam dług, bo mówił mowę pożegnalną, kazanie i prowadził pogrzeb księdza Frydyszaka, kiedy ja byłem na mamy brata, na misjach. Nie przyjechał, nie wiedziałem jeszcze, jak pogrzeb był, to nie wiedziałem, że wujek nie żyje, będąc w Afryce. No i dzisiaj to wspomnienie jest. W każdym razie wtedy widziałem księdza Pryputniewicza, był na tych rekolekcjach, nawet my się jeszcze żegnaliśmy, wyjeżdżał z nim z bratem swoim, tutaj odwożąc go do Poznania. I chwilę później była wiadomość, że dostał udar, tak, czy coś takiego, że jest sparaliżowany. No i znalazł się w domu opieki. To jest skrót, tam jest to zakład leczniczy, będzie Sióstr Elżbietanek we Wrocławiu. To jest 2016 rok, a mamy 2024, 8 lat na łożu. Nie wiem, czy ze świadomością, czy nie. Może być, że nie. Więc 8 lat pokuty. I 8 lat, że się nie widziało tych bezeceństw, które uczynił Bergoglio ostatnie 8 lat, żeby mieć tytuł do księdza Prybutniewicza, mówić, a ksiądz to jakie ma sumienie, tylko ufając, że być może ten czas był potrzebny po to, żeby odpokutowywać to, że ksiądz się nie znalazł w gronie tych, który jako salezjanin, jako kapłan miał cały, jak gdyby wewnętrzną usposobienie, żeby być krytykiem soboru i posoborowia. Nie był, bo przyszedł do zgromadzenia już na fali w jakiś sposób, no, dziania się soboru, więc jakby wtedy stanął przeciwko soborowi, to nie zostałby wyświęcony. Teraz pytaj, jak to jest, bo to jest właśnie to, że staje dzisiaj tutaj w świętego Augustyna. Kto to rozbierze? Dla pana Mikłaszewskiego jutro będą chować pana, prawdopodobnie pana Pryputniewicza Jana. Wyobraź sobie, bo święcony w 70 albo 71 roku, być może jak już nowe ryty przyszły. I chowają Jana Pryputniewicza. A ten całe życie dał dla kościoła. Jako kapłan się uczciwie prowadzi. Nie na łajdacki sposób. Prowadząc pobożne, ascetyczne życie, modląc się. Także dzisiaj to moje wspomnienie. Nie zadam księdzu Pryputniewiczowi, jakie ksiądz ma sumienie, ale sam się do Pana Boga i za sprawą świętego Augustyna zwracam o pomoc duchową dla tych, którzy żyją. Tu tam na tym pogrzebie, na Junikowie powinni być ludzie, stąd, tak z Choncianowa tam powinni być. Dagmara Strzelczyk, Peterki powinni być, Szóstaki,
Czekajłowie, Leszczyńscy, jakby żył Leszek Sobótku. Za niego była otwierana wspólnota domowy kościół w Chocianowie, właśnie z tego powodu ksiądz Marek Berdychowski, że widział, że rodzina to jest punkt, gdzie ksiądz ma być. Steciowie, Bartoszki, powinni wszyscy być jutro na cmentarzu, na Junikowie. No ale po co tam iść, jak wcześniej jest nowa msza? No a z drugiej strony przez ostatnie 8 lat ksiądz nie zdążył już do mszy w Rycie Rzymskim, choćby wiedział. Natomiast gdzieś mam wewnętrzne przeczucie, że jakby nie dostał tego paraliżu, to jest 2016 rok, jak tam inspektor, niegodziwiec, Pizoń i tak dalej, te wszystkie procedury wobec mnie wszczynali, to być może broniłby mnie na sposób, jak wcześniej bronił Marka Leśniewskiego przy stole u nas, jak baby przyjmował do pokoju, pytanie, co on tam robił z tymi kobietami, Marek Leśniewski. I ksiądz Prypotniewicz, zostawcie go. Nie, żeby go krył, tylko widział młodego księdza, niech się sam ogarnie. Że byłby wśród tych u salezjanów, który by potrząsnął tam Pizoniem, czy co wy robicie? Znał mnie jako młodego księdza i z praktyki w Chocianowie i ze spowiedzi też. No ale od 2016 roku był złożony na łożu i umarł w 2024. Szczęśliwie nie będą jego trumny kłaść do wody, a grobowiec jest prawdopodobnie przez księdza Frydyszaka robiony. Także wujek, a wujek leży na spodzie. Także prawdopodobnie grobowiec, który sobie zrobił, że tak powiem, sobie salezjanów jest tym, którym dzisiaj do połowy jego trumna. Zresztą jak się pójdzie tam podlewa kwiatki, trochę spadnie między te płyty, to słychać jak jest chlup, chlup, chlup. Więc księdza Molendowskiego jest w połowie w wodzie, księdza Frydyszaka też, księdza tu będą prawdopodobnie, jak go tam pochowają, to nie do wody, nie do wody. No i te 8 lat takiej właśnie choroby, która pytanie, czy sprawiała, że miał świadomość, czy nie. Bogu dzięki nie w zgromadzeniu jeszcze nie dokonano eutanazji na księdzu. Siostry się tam Elżbietanki księdzem zajmowały. Jutro go pochowają. Umarł kilka dni temu. Jak to wszystko pomieścić? Jak to ma ksiądz taki jak ja zmieścić w sobie i żyć? No, wszystko się odnosi dziś do Najświętszej Ofiary Mszy. Żeby złożyć Najświętszą Ofiarę Mszę za księdza. Tu księdza Jana, księdza Mokrzyckiego, którzy czy otrzymali mniej łask, żeby do mszy świętej w Rycie Rzymskim przyjść? Nie. Nie sądzę, żeby otrzymali mniej łask. Trzeba mi się za nich modlić. Czyni mi jakieś dobro w różańcu. W różańcu się modlimy o życie wieczne dla tych, którzy czynili nam dobro. Ksiądz Jan Prypudniewicz był dla mnie dobry i chciał, żebym był dobrym księdzem. Na pewno tego chciał. Dziś ja jestem przy mszy świętej w Rycie Rzymskim. Jego chowają po mszy, którą sam odprawiał. Jeszcze do tego, jakbym tam poszedł jutro na cmentarz, to będą mi robić za przeproszeniem wstręty, że co tu robię, że ich prowokuję, czy coś takiego. A sprawiedliwość by kazała być tam na cmentarzu i głowę schylić przy składaniu ciała z wiarą katolicką, a nie jak te wszystkie tam przyjdą, Bartki Polańskie, inspektory, czy ten wszystko wyznające nową religię. No, a z drugiej strony ksiądz sam naważył piwa. Miał ogląd, w 70 roku święcony. Mógł do mszy świętej w Rycie Rzymskim wrócić, jak przyszedł czas Benedykta. Jeszcze wtedy chory nie był. Modernizm jest tak mocno posiany w sercach kapłanów, w sercach naszych, śmiertelnym ukąszeniem. Jak mi Panu Bogu dziękować, że nie stoję przy tej mszy, w związku z tym jutro będą chować księdza proboszcza dyrektora Jana Prypudniewicza. Wtedy wakantyści by powiedzieli Pana Prypudniewicza. Aż okropnie brzmi. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Daj Boże, że te 8 lat cierpienia księdza
i tych wszystkich, którzy się opiekowali kapłanem, jest tą daniną pokuty, konieczną, by zbawić duszę za przystąpienie do nowej, soborowej religii z taką no, wiarą, jak ksiądz Pryputniewicz, jako taki szermierz. Szermierz posoborowia, a jednocześnie niosący w sobie, bo to w księdza pieśniach, śpiewach jest szacunek do muzyki kościelnej. Nie pisał głupawych piosenek kościelnych, jakichś tam pieśni, śpiewek wielbienia, tylko takie, które mają zakorzenienie w tradycji Kościoła. Panie Jezu, odpuść temu kapłanowi, jeszcze ksiądz Mokrzycki też umarły, chowany przed kilku dniami w Ocianowie. Józef Mokrzycki, to już moje bliskie roczniki, bo 63 lata miał. Wszyscy oni nam pomagają, mi pomagają przygotować się, pomyśleć przynajmniej o śmierci i przygotowywać się. Także to wszystko zbieram razem i za sprawą świętego Augustyna dzisiaj do siebie, do czcigodnych wiernych, powtarzać te słowa. Pan Bóg nas stworzył dla siebie i przeznaczył nas dla siebie. Niespokojne serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Jak spokojne jest serce katolika, kapłana, kiedy stoi przy wierze katolickiej, przy mszy świętej, którą odprawiał ksiądz Bosko. Mimo tych wszystkich rzeczy tak dla nas dotkliwych, dla mnie dotkliwych, jak spokojne jest serce katolika i kapłana, kiedy Pana Boga w wierze i w kulcie katolickim, użyję tego sformułowania, się ma. Księdzu Pryputniewiczowi, księdzu Mokrzyckiemu, requiem aeternam Doneis Domine, et lux perpetua lucatei sequiescat in pace. Amen. Świeć Panie nad ich duszami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen.